Polscy się wszyscy cieszą, nie wyłączając naszych czerwonych braci, bo sobie myślą, ta Polska nie jest taka zła i nie jest w niej tak najgorzej, skoro z niej wyszedł papież. Może najbardziej smutno, to jest mnie, prymasowi, bo straciłem dla Polski najbardziej dzielnego, najbardziej mi bliskiego współpracownika i pomocnika. Ale dla Kościoła Bożego, dla pogłębienia Ducha Bożego, żywej wiary, powszechnym Kościele, muszę się cieszyć i cieszę się. Kiedy zmarł arcybiskup Baziak i kiedy metropolia krakowska pozostała bez ordynariusza, ta sytuacja była wymarzoną okazją oczywiście dla komunistycznej władzy na to, żeby arcybiskupa metropolitę krakowskiego przeciwstawić prymasowi Polski. Ksiądz prymas Wyszyński zdawał sobie sprawę z tych zamierzeń. Opracował prymas Wyszyński terno